Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Widzimy się w Katowicach na ulicy Miedzianej w Mr. Cleanerze. Dzisiaj będziemy sobie nagrywać kolejny materiał związany z polerowaniem. Na tapet bierzemy markę Honey Combination i ich najlepszego pada, najskuteczniejszego, jeżeli chodzi o agresywność polerowania, jakim jest Bestia. Szczegóły, jeżeli chodzi o sam odcinek, znajdziecie w kolejnej części materiału. Jedziemy do studia i zaczynamy pracę. No to dzień dobry w studiu. Zanim zaczniemy pracować, muszę Wam co nieco opowiedzieć o tym, czym dzisiaj będziemy pracować, czyli właśnie nasza omawiana Bestia. Słuchajcie, jest to pierwszy pad, który mam w rękach, który na swoim tyle posiada właśnie taki piktogram z wykrzyknikiem ostrzegający niejako właśnie o jego agresywności, o tym, żeby bacznie uważać, jak się tym pracuje. Generalnie wiadomo, każde futro raczej ma z założeniem właśnie większą siłę cięcia, większą siłę polewską. Ale mimo wszystko to nie jest tak, że możecie się tego bać, macie się tego jakoś super obawiać, bo można i tym bardzo świetnie również wykończyć lakier, także jest to narzędzie bardzo uniwersalne. Jedynie co warto po prostu zwracać uwagę na pewne zagrożenia, które mogą wystąpić, jeżeli użyjemy tego źle, ale to już stricte takie techniczne kwestie opowiem Wam przy samochodzie. Natomiast teraz chciałbym co nieco więcej wspomnieć, z czego składa się nasz pad. Mianowicie niebieskie włókna, które tutaj najbardziej się przebijają, jest to nic innego jak takie syntetyczne włosie, jak w futrze polerskim, tylko po prostu sztuczne włókna. Natomiast jeżeli chodzi o te białe, które się przebijają w międzyczasie, no to mamy, wydaje mi się, mikrofibrę, które razem w połączeniu właśnie mają nadać jakiejś tam swojej agresywności, którą sobie producent zaplanował. Ja generalnie miałem okazję już troszeczkę się pobawić tym padem i co nieco go poznałem, dlatego wiem już, do czego jest zdolny, ale Wy na pewno jesteście ciekawi, jak to się sprawdzi. Generalnie jest to towar dosyć mocno deficytowy i nie wynika z tego, że sklep mało wyposaża się w te produkty, tylko nawet jeżeli zrobią duże zamówienie, po prostu bardzo szybko schodzi to z półek. Dlatego mam prośbę do Was, jeżeli coś Wam polecam, a aktualnie na sklepie nie ma do dyspozycji możliwości zamówienia tego produktu, no to poczekajcie chwilę, zapiszcie się do newslettera, napiszcie do chłopakom maila, że oczekujecie tego produktu, oni go zorganizują jak najszybciej się da. No czasami po prostu tak to jest, że coś jest reklamowane i zaraz gdzieś tam wszyscy gną do tego, żeby zakupić i zobaczyć, przetestować albo po prostu wyposażyć się w takie produkty. Więc mam nadzieję, że z małą dozą wyrozumiałości będziecie traktować moje polecajki, jeżeli nie są aktualnie dostępne do zakupu. Tak czy inaczej Bestie raczej kupicie w Mr. Cleanerze na bieżąco, choć tą musiałem wziąć z własnego asortymentu. Na szczęście miałem jeszcze właśnie jakiś zapas, żeby móc Wam ją zaprezentować, a jest to niemała nowość. Oczywiście premierę miała już jakiś czas temu, już kilka osób testowało ją w internecie, no ale przyszła pora na mnie, także idziemy do samochodu, pokażę Wam, nad czym dzisiaj pracujemy i jak to wygląda. Słuchajcie, pada polerskiego już mamy, natomiast samym padem nie będziemy polerować, bo trzeba do tego mieć odpowiednie pasty. Będziemy robić tutaj dosyć mocny cutting, więc jeden plus od Honeya. Myślę, że później na wykończenie weźmiemy sobie dwójkę, czyli pastę polishingową, żeby wykończyć odpowiednio tą powierzchnię. Chyba, że już w jednym kroku uda się jeden plusem nawet ogarnąć temat. Uwierzcie mi, że jest to możliwe. Tylko odpowiedni oczywiście lakier do tego musimy mieć. Ale jeżeli chodzi o sam lakier, no to zobaczcie. Będziemy sobie dzisiaj pracować na brązowym, metalizowanym lakierze od Volvo. Jest on dosyć twardy, już troszeczkę pracy za nami. Głównie tutaj pracujemy sobie na two-phase fiber, czyli na właśnie mikrofibrowo futrzanym padzie, które świetnie zarazem i wycina rysy, i wykańcza lakier, także da radę to fajnie w one stepie zrobić. Natomiast tu chcę Wam pokazać stricte rysę, którą będziemy sobie ogarnąć. Na tych drzwiach mamy dosyć głębokie zarysowanie. Wydaje mi się, że od klucza ktoś tutaj naszemu klientowi chyba niedobrze życzy, ale nic straconego, spróbujemy to wyprowadzić. Generalnie mam tutaj już gotową farbę, gotowy lakier.
pod kolor specjalnie zrobione razem z igiełką, także postaramy się to fajnie zalać. Oczywiście nie będzie to odcinek o tym, jak się robi zaprawki. Jeżeli by chcielibyście taki materiał, no to dajcie znać w komentarzu, to troszeczkę więcej czasu temu poświęcimy. Ja sobie to oczywiście przygotuję i pokażę Wam stricte skuteczność tego systemu polerskiego. Także przede mną trochę pracy, Wy zobaczycie to w pewnym przyspieszeniu. Jak już przygotuję sobie na gotowo tutaj zaprawkę, no to pokażę Wam, w jaki sposób będziemy sobie ją ogarniać. Sama rysa jest dosyć głęboka, natomiast tu już teraz sprzedam Wam tipa, jak można zweryfikować, powiedzmy wstępnie, jak głęboka nasza rysa jest. Bierzemy sobie alkohol izopropylowy, tutaj mamy w rozcieńczeniu 50/50 z wodą i po prostu zalewamy. Sprawdzamy, czy jeżeli po spryskaniu tego wodą rysa znika. No w tym momencie pod latarką jeszcze jakaś tam delikatna łuna jest, aczkolwiek jest ona bardzo ledwo zauważalna, więc możemy mieć praktycznie 100% pewności, że samo polerowanie powinno usunąć rysę przynajmniej do takiego stopnia, że będziemy z tego zadowoleni. Ja tak generalnie moim klientom właśnie robię, jak przyjeżdżałem do mnie na plac, to wychodzę na parking z alkoholem, psikam na lakier. Jeżeli klient mówi, o, tego bym oczekiwał, no to ja wtedy mówię, spoko, to jestem w stanie Ci jak najbardziej dać, dlatego że wiem, że ta rysa jest w strukturze lakieru bezbarwnego, nie wchodzi głębiej. Jeżeli jest głębiej, no to wiadomo, wtedy lakier bazowy, trzeba gdzieś tam to wszystko uzupełniać. No w tym przypadku jeszcze nie wiem dokładnie, czy będziemy to zakrapiać bazą, czy po prostu skuszę się na sam szlif, na uzupełnienie bezbarwnego, jeszcze raz kolejny szlif, ale to zobaczymy. Ten odcinek będzie dotyczył polerowania, także ja przygotuję sobie to, zaraz zobaczymy w jaki sposób, a Wy zobaczycie już sam efekt po ogarnięciu samej zaprawki. Także magia kina, no i widzimy się w kolejnej scenie. Dotting those eyes, don't take offense if I do not oblige. I can't relate, but like none of these guys, they hit me once and I'm cutting the ties. I was so low, but I'm back on the rise. It's real. Dobra, na szybko Wam opowiem, co tutaj zrobiłem, jaką koncepcję finalnie sobie obrałem. Mianowicie pierwszy był szlif po to, żeby wygładzić tą powierzchnię. Oczywiście nie robiłem tego koreczkiem, tylko na takim małym zakresie. Zdarza się, że później mamy takie przejścia, jeżeli zrobimy to od taśmy. Więc wyszlifowałem sobie 2500 na mokro, później 3000 na mokro, żeby w miarę to wygładzić. Po to, żeby ten rant był w miarę malutki, jak najmniejszy się da. I uwaga, już po samym szlifowaniu rysa nie była wyczuwalna pod paznokciem, więc bardzo fajnie się to poprawiło. Następnie od taśmy sobie wlałem klaru, żeby nie rozlewać go jak najbardziej na boki, ale też nie chciałem właśnie żłobić tej rysy bardzo głęboko, wolę sobie to nadlać i teraz sobie finalnie będziemy to polerować. Oczywiście sam klar po wyschnięciu został też delikatnie przeszlifowany, żeby zebrać nadmiar, żeby nie było właśnie takiej górki. A teraz bierzemy się stricte do polerowania. Słuchajcie, tutaj do polerki ja użyję sobie Evoxy o skoku 15 mm HDC, maszyna Dual Action, talerz 125 mm, no i oczywiście nasza bestia. Także będziemy wyprowadzać szlif. Myślę, że dla nikogo z Was nie jest to jakoś specjalnie szokujące, że uda się bez problemu usunąć ślady po papierze ściernym, ale mimo wszystko zobaczycie, jak skutecznie sobie poradzi również z tą rysą, bo no tutaj jednak siła polerska jest dosyć istotna, żeby dokopać się po prostu tak głęboko. Także bierzemy sobie naszą bestię, no zaraz mam wrażenia z polerowania opowiem. Bierzemy sobie jeden plusa, no i zaczynamy polerować. Słuchajcie, na pierwsze polerowanie ja zawsze daję troszeczkę więcej tej pasty, dlatego że pad finalnie jest dosyć suchy, w sensie na tym właśnie wstępie, więc ja lubię sobie zacząć troszeczkę na bogato, a dopiero później ewentualnie nakładać tych gruszków trochę mniej. Dobra, maksymalne obroty, tutaj zależy nam na szybkim cięciu, mocnym, no i lecimy z tematem. I'm looking back, they not even close. I had a four, now I need a ghost. I got a wave like I'm on the coast. Same ones are down and I dare to show. So where that I'm ballin', they think I'm a pro. Dobra, słuchajcie, jestem po pierwszym wypracowaniu. 5 groszków, maksymalne obroty. Taki umiarkowany docisk, mimo wszystko bestia, czyli właśnie ten pad mikrofibrowo-futerkowy, nie lubi zbyt mocnego docisku. On woli bardziej się ślizgać i no, po prostu te włókniny muszą fajnie ścierać ten lakier, a nie jak
na jakimś gdzieś tam mocnym docisku pracować, po prostu będzie to znacznie skuteczniejsze. Ale nie wiem, czy zauważycie to w kamerze, nie jest wykończone perfekcyjnie, mamy taki mini hejzik, ale uwierzcie mi, tylko pod latarką jesteśmy w stanie to dojrzeć. Wiadomo, jakbym to wymył jeszcze alkoholem, przypuszczam, że mikro taki hejzik jeszcze by się większy troszeczkę pokazał, ale jak na właściwości agresywnej pasty, która nie ma rozbijalnego ziarna, która nie ma w sobie żadnych właściwości wykańczających, no to efekt już jest piorunujący. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą rysę, jest ona gładziutka, nic nie jesteśmy w stanie jej wyczuć, natomiast okazała się ona zbyt gruba do tego, żeby udało się ją tak w takim dosyć łatwym i szybkim kroku usunąć. No, trzeba byłoby ją mocno zalewać bazą, a później bezbarwnym, natomiast no, tutaj akurat raz, że nie mamy na to czasu, dwa, sam efekt już jest bardzo zadowalający, wystarczy, że opuszczam latarkę i muszę szukać tej rysy. Zresztą sam właściciel, widząc różnicę między jednym a drugim, już będzie turbo zadowolony. Zresztą co wam będę mówić, po prostu zobaczcie sobie już efekt finalny, jak będzie, jak była rysa przed, jak będzie wyglądać po. A ja wam jeszcze co nieco opowiem o samej bestii. Jeżeli chodzi o pracę tym padem, to tak jak wspomniałem, niezbyt mocny docisk, raczej pozwalamy się maszynie ślizgać. No i wiadomo, nie pracujemy na sucho, zostawimy sobie więcej bałaganu, starajmy się pracować tymi pastami w taki sposób, aby wypracowywać je do końca, nawet jeżeli są to pasty z nierozbijalnym ziarnem, jak na przykład właśnie w jednym trusie od Haneya. Natomiast na pewno muszę wam wspomnieć o pewnej technice, którą widzę często popełniacie. W sensie błąd, jaki popełniają detailerzy, szczególnie którzy przyjeżdżają do mnie na szkolenia. Jak polerują, to patrzą gdzieś tam, nie tam, gdzie powinni, tak czy inaczej. Mianowicie warto jest obrać sobie taką technikę, żebyśmy zawsze mieli właśnie przy sobie światło. Tu chociażby scan gripa, którego mam do dyspozycji, czy zawsze latarka czołowa, albo taka Evoxa, którą sobie doświetlamy pod kąt patrzenia. Co nam to daje? Generalnie jak polerujemy, chodzi o to, żebyśmy widzieli, czy pad skutecznie, sukcesywnie usuwa nam zarysowania. Ja widzę tutaj jeszcze, tak naprawdę pod latarką ich nie widzę, ale podczas polerowania widziałem, że mam jeszcze tutaj takie trzy świńskie ogonki, takie większe mikrozarysowania po szlifowaniu, takie większe kreseczki. Na kamerze nie ma szans, żebyście je dostrzegli, dlatego że ja ledwo je tutaj zauważam na sucho. Natomiast podczas pracy polerskiej wiedziałem, że to jest miejsce, które wymaga jeszcze troszeczkę więcej pracy, ale byłem w stanie to dostrzec wówczas właśnie, jak przyglądałem się samemu padowi polerskiemu podczas pracy maszyną. Patrzymy się na ten element przeźroczystości, czyli na nasz skok maszyny, na ten wychył maszyny, która pracuje, jakbym wam tutaj poświecę latarką i co chwilę będziecie gdzieś tam mieli okazję zobaczyć światełko. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I właśnie na ten efekt stroboskopowy, który tutaj przy tej lampce wystąpił, musimy się przyglądać na lakierze. Wtedy widzimy, że to pracuje, widzimy, że pasta, zarówno jak i nasz pad, ściera ten lakier, wtedy polerowanie jest najskuteczniejsze. Dobra, myślę, że technicznie wyjaśniłem to, co potrzeba, jeżeli chodzi o umiejętności bestii i jej możliwości. Macie okazję to zobaczyć. Jeszcze wrzucimy wam kilka przebitek, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica właśnie między lakierem, który został tylko liźnięty, a lakierem, który został idealnie już dopracowany. Znaczy, jeden przejazd, przypominam, czyli do wypracowania. Ja wykończę sobie do zera, zobaczę, co mi się z tego uda wyprowadzić i widzimy się na podsumowaniu. Jeszcze fajny tip przy pracy właśnie padem tego typu, czyli bestią. W jedną stronę, jak polerujemy, zauważymy, że pasta idealnie się wykańcza, że zostaje nam taka półprzeźroczysta powłoczka, taki film właśnie po paście polerskiej. Natomiast jak w drugą stronę pojedziemy, no to te włókna troszeczkę bardziej oddają tą pastę, przez co możemy troszeczkę przedłużyć sobie pracę polerską i wypracowywać tą pastę naprawdę bardzo, bardzo długo, przez co sam system będzie dosyć ekonomiczny. Także możecie zwrócić uwagę właśnie, że w jedną stronę ślizg będzie bardziej obfity, jeżeli chodzi o zostawanie pasty na elemencie, a w drugą stronę będziemy sobie to fajnie ściągać i tym sposobem naprawdę przyjemnie się poleruje. Możemy naprawdę skutecznie dużo usunąć już za jednym przejazdem. Także ja mam dwa przejazdy gotowe praktycznie. Jeszcze sobie popracuję delikatnie, żeby wykończyć tą ilość pasty, którą tu jeszcze mi została. Widzę jeszcze gdzieniegdzie na obrzeżach troszeczkę hologramów po szlifowaniu. Także wykańczam to cały czas przy tych dwóch właśnie nałożeniach pasty. No i zaraz zobaczycie, jaki będzie efekt.
I'm hopping now, now I gotta go. I'm looking back, they not even close. I had a four, now I need a ghost. I got a wave like I'm on the coast. Same ones are down and I dare to show. So way that I'm ballin', they think I'm a pro. Myślę, że tej porady jeszcze nie mówiłem, a jest dosyć istotna, dlatego że nawet my, w sensie doświadczeni detailerzy, jesteśmy w stanie zgubić się w rutynie, po prostu podchodzimy czasami mechanicznie do polerowania. No i nam zdarzyło się ostatnio tutaj jednemu z moich chłopaków po prostu przyciąć rant. Generalnie musicie zwrócić uwagę na to, że jak polerujecie, żeby nie polerować po rantach. Po prostu zwrócić na to uwagę, żeby dostosować właśnie tą płaszczyznę pada do tego, aby nie dotykała ona bezpośrednio rantu. Oczywiście to nie jest tak, że nie możemy sobie po tym rancie przejechać. Możemy śmiało stąd przejść tutaj płynnie nawet pracującą maszyną. Chodzi o to, żeby siłą docisku nie polerować tego rantu. Jak na przykład podejść do takiego rantu drzwi, który tutaj mamy na tym wygięciu. Ja bym zaatakował go w ten sposób, że dół bym sobie po prostu tak tego pada ułożył, żeby delikatnie mi tutaj wystawała krawędź naszego pada i tak można cały tutaj ten dół śmiało polerować. Oczywiście najlepiej wygodnie na przykład na tym niskim wózku od POKA, wtedy mamy w miarę wygodną pozycję. Natomiast jeżeli chodzi o górę, no to w momencie, jeżeli dojdziemy tak, no to zobaczcie, pad mamy tutaj w środku mocno wygięty, maszyna Dual Action nam się zatrzyma i nie będzie skutecznie polerowała. Wówczas należy tego pada ułożyć w taki sposób, aby faktycznie wystawał on za rant. Jak widzicie teraz, dosyć dużo pada jest na zewnętrznej kancie, ale z drugiej strony maszynę dociskamy wtedy tutaj. Wtedy cała siła rozkłada się na tej płaszczyźnie, a rant tak naprawdę jest tutaj delikatnie smyrany. I oczywiście pamiętajcie, nie róbcie tak do oporu, nie próbujcie w ten sposób polerować przez długi czas, no bo rant jest mocno narażony na to, żeby go uszkodzić. Jest on najbardziej podatny na to, żeby ściąć z uwagi na po prostu fizykę, która tutaj ma miejsce. Więc próbujcie sobie pokombinować, możecie nawet od góry dojechać do takiego miejsca, aż skutecznie Dual Action będzie Wam nadawało właśnie ten ruch rotacyjny. Aż właśnie zobaczycie, gdzie ta linia występuje, gdzie ten ruch Wam się kończy. Wtedy możecie sobie od drugiej strony nawet delikatnie pochylić tą maszynę, żeby tego rantu jak najmniej atakować. A nawet jak się macie bardzo obawiać, zawsze można wziąć taśmę, po prostu zakleić sobie ten rant, bezpiecznie, śmiało polerować. Oczywiście później trzeba tą taśmę oderwać, jeszcze raz przepolerować ten rant, żeby nie było tutaj żadnych dziwnych zmian struktury lakieru. Tak czy inaczej chodzi o to, żebyście zwracali na to uwagę, żeby nie polerować bezpośrednio po rancie, a zwracać uwagę właśnie na ułożenie samego dysku polerskiego. Słuchajcie, no praca zakończona. Tak naprawdę mógłbym zostawić tą powierzchnię po bestii wykończoną. Dałoby radę bez problemu to zrobić do zera, ale generalnie przy pracy futrami zawsze warto jest po prostu sobie wziąć na drugi szybki przejazd, tak naprawdę finish, właśnie jakąś kombinację lightową. Ja sobie tutaj wykorzystałem U2, jak i pastę polishingową właśnie od Honeya. Dwa przejazdy mamy wykończoną powierzchnię, która wygląda naprawdę bardzo pięknie. Żadnego hologramu, żadnych hejzów. Sama rysa jest bardzo ledwo zauważalna. Myślę, że klient jak przyjedzie, to w ogóle jej nie dostrzeże. No, z pół metra tak naprawdę jej nie ma. A wiadomo, takie naprawy nigdy nie da się zrobić na igłę. Trzeba byłoby do lakiernika pojechać, żeby zrobił całe drzwi. Ale nie szkodzi. To już jest efekt bardzo satysfakcjonujący, przynajmniej mnie. Mam nadzieję, że również podzielicie moje zdanie. Natomiast jeszcze wracając do samej bestii, powiem Wam szczerze, że jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalna różnica, jak się przesiadamy zaraz właśnie z cuttingu na polish. Mam wrażenie, że ten pad działa trochę jak odkurzacz, że tutaj te tarcie jest na tyle wysokie, że czuć, jak mocno zbieramy ten lakier, że zupełnie inaczej pracuje się maszyną. Jak przesiadłem się właśnie, żeby właśnie wykończyć ten lakier na tą kombinację polishingową z tym żółtym padem U2, to miałem wrażenie, jakbym takim puderkiem sobie smarował ten lakier naprawdę bez jakiegokolwiek oporu, bez poczucia tego, że cokolwiek z tym lakierem robię. Akurat ten Volvo jest dosyć twardy, także tutaj śmiało ta dwójeczka była finiszowa dla tego samochodu, ale jest wyraźna różnica mimo wszystko.
wyczuwalna między właśnie tego typu padami, a zwykłymi padami do takiej podstawowej one-stepowej korekty. Więc nie chodzi o to, żebyście się bali brać bestii do tego, żeby coś wypolerować. Chodzi o to, żebyście stosowali ją w sytuacjach, kiedy potrzebujecie szybko i mocno wyciąć defekty z lakieru, a później po prostu wlecieć sobie z szybkim finiszem w dwuetapowej korekcie, zamknąć cały samochód. Będzie i zarówno szybko, ekonomicznie i troszeczkę bardziej przyjemnie. Także tym materiałem kończymy. Mam nadzieję, że znowu jakiekolwiek porady tutaj detailingowe, jeżeli chodzi o polerowanie, Wam się przydały. Jeżeli chodzi o asortyment Honeya, cały znajdziecie w sklepie Mr. Cleanerem, do którego Was odsyłam z kodem rabatowym DOT2. Uwaga, zmienił się kod, więc tutaj osoby czujne niestety teraz będą mogły tylko skorzystać. No ale dobrze, właśnie o to w tym chodzi, żebyście nie tylko korzystali z rabatów, ale również wspierali nas, oglądali to do końca. Dlatego jak podobał się materiał, bardzo prosimy o kliknięcie łapki w górę. Was to nic nie kosztuje, nam pozwala się to rozwijać. Algorytmy wychwytują ilość reakcji z Waszej strony i gdzieś tam te filmy są troszeczkę bardziej rozsyłane. Swoją drogą, jeżeli uważacie, że te poradniki są merytoryczne, są przydatne, możecie je udostępnić po prostu na jakichś grupach detailingowych. Nieraz są jakieś pytania. Jeżeli udostępnicie to dalej, to kanał na pewno szybciej się rozwinie, a ja dzięki temu będę mógł Wam troszeczkę bardziej się oddzięczać, coś dla Was jeszcze ciekawszego zorganizować. Tak czy inaczej, to na tyle na dzisiaj. W kolejnym materiale mam nadzieję kolejne ciekawe poradniki. Co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć i do zobaczenia.